Witam Państwa dzisiaj na konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej. Niezmiernie mi miło i zapowiedzieć powstanie kolejnej edycji Funduszu Stypendialnego Powiatu Bielskiego. W tym roku Stowarzyszenie Razem dla Wiszni ze współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi samorządami ma zamiar przyznać przynajmniej 12 stypendiów dla maturzystów z pierwszego roku studiów o łącznej wysokości 60 tysięcy złotych. Taki mamy już potwierdzony budżet na stypendia i takie 12 stypendiów chcemy w tym roku przyznać. Takimi warunkami koniecznymi do tego, żeby otrzymać te stypendium, jest zamieszkiwanie na terenie powiatu bielskiego, wysoki wynik na maturze oraz spełnienie kryterium dochodowego. Jeżeli chodzi o dochody w rodzinie, ten dochód na jedną osobę za czerwiec 2020 roku nie może być wyższy niż 1820 zł brutto na osobę. To jest takie właśnie kryterium dochodowe, które zawsze jest stosowane. I w pierwszej kolejności chcemy przyznać 12 stypendiów, te, które mamy potwierdzone. Uczniowie, maturzyści zamieszkujący gminy Wisznice, Sosnówka, Terespol, miasto Terespol, Zalesie, Rokitno, Kodeń, Leśna Podlaska, Drelów oraz miasto Międzyrzec Podlaski będą mogły uczestniczyć w tak zwanym programie stypendiów pomostowych, które otrzymają rekomendacje organizacji lokalnych. Dzięki temu będziemy chcieli przede wszystkim dać możliwość osobom, które angażowały się społecznie, pracowały wolontariacko, robiły coś na rzecz swojej lokalnej społeczności. I w tym momencie takie osoby będą musiały wypełnić odpowiedni formularz i wraz z dokumentami potwierdzającymi dostanie się na studia, potwierdzającymi wynik na maturze oraz dochody w rodzinie, wysyłają na adres bialskie_stypendia@op.pl w terminie do 10 września. Formularz ten będzie dostępny na stronie i Starostwa Powiatowego oraz samorządów, które w tym pierwszym, że tak powiem, segmencie z nami współpracują na stronach urzędów gmin. Będzie do ściągnięcia od poniedziałku i po wypełnieniu tego formularza ci kandydaci na stypendystów będą mogli otrzymać rekomendacje organizacji lokalnej i tak naprawdę będą mieli pewne stypendium, pewność jego otrzymania. Natomiast kandydaci, którym się nie uda, którzy tej rekomendacji nie otrzymają, będą mieli możliwość, że tak powiem, uczestniczenia w drugim etapie, w takim drugim segmencie. Ich podanie będzie dodatkowo rozpatrywać nasz sponsor, czyli Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, która od wielu lat przy współpracy z kilkoma innymi organizacjami pozarządowymi, m.in. Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją Banku BNP Paribas, z Narodowym Bankiem Polskim, współpracuje przy organizacji całego tego programu. Jeżeli będą spełniać jedno z tych dodatkowych kryteriów, czyli oprócz tego faktu zamieszkiwania na terenie powiatu bielskiego, wysokiego wyniku na maturze i kryterium dochodowego, będą mogli wziąć w jednym z kolejnych segmentów, kolejnych elementów. Te warunki są następujące. Po pierwsze to pochodzenie z rodziny byłego pracownika PGR-u. Jeżeli któryś z rodziców pracowało minimum 2 lata i otrzyma się tego potwierdzenie z oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, będzie można się właśnie ubiegać o to stypendium. Kolejne warunki to są laureat finałowy etapu olimpiady przedmiotowej, osoba pochodząca z rodziny wielodzietnej, czyli z takiej, która ma przynajmniej troje dzieci uczące się lub mające mniej niż 18 lat, ewentualnie wychowankowie rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka. Spełnienie jednego z tych kryteriów kwalifikuje do tak zwanego kolejnego segmentu drugiego, który będzie przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości już rozpatrywany centralnie. I tacy maturzyści będą również musieli się zarejestrować w systemie komputerowym, w systemie programu stypendiów pomostowych. Jest to strona nw.stypendiapomostowe.pl do 14 września do godziny 16. Wtedy będą musieli się zarejestrować w tym systemie, a do 24 września dosłać oryginały dokumentów do siedziby fundacji.
I co na koniec jeszcze chcę właśnie powiedzieć, to bliźniaczy program prowadzi Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Sławatycze. Na terenie Gminy Sławatycze współpracujemy z jednym ze stowarzyszeń, które w tamtym roku organizowało to razem z nami, pod naszym patronatem, pod naszą opieką, a w tej chwili już robi to wyłącznie samo odpowiada za wszelkie zobowiązania finansowe, za cały proces rekrutacji. Co prawda korzysta z naszego doświadczenia i z naszej pomocy, ale robi to już właśnie na własny rachunek. I tak naprawdę to jest główna idea tego programu stypendiów pomostowych, że oprócz tego, że wspieramy zdolną młodzież pochodzącą z niezamożnych rodzin, chcemy wspierać lokalne organizacje, które budowałyby takie prawdziwe społeczeństwo obywatelskie, ponieważ nasze stowarzyszenie też właśnie kilka lat temu zaczynało od właśnie tego programu, próbowaliśmy go udoskonalać, robiliśmy to na terenie gminy Wisznica, a przez to poznawaliśmy wielu ciekawych ludzi angażujących się w działania społeczne, wolontariat. To było zawsze właśnie kryterium, które nam towarzyszyło, żeby wspomagać zdolną młodzież, ponieważ zawsze wiemy, że inwestycja w edukację jest inwestycją opłacalną, ale niestety z bardzo długą stopą zwrotu. Natomiast dzięki tym stypendiom z małej organizacji lokalnej mogliśmy zbudować całkiem prężnie działającą organizację pozarządową, której już działania wychodzą poza teren gminy Wisznice i mają za zadanie przygotować inne organizacje pozarządowe na terenie powiatu bielskiego. Rok temu program był realizowany na terenie 3 gmin, w tym roku na terenie 9. W przyszłym roku mamy ambicje, żeby już tym pierwszym segmentem objąć wszystkie gminy terenu powiatu bielskiego. Wszystko będzie zależało od tego, jak się spiszą obecni partnerzy i jak, że tak powiem, promocja efektów tego programu zostanie odebrana w pozostałych gminach. Liczymy, że także w nich znajdziemy partnerów do kolejnych edycji. I tutaj właśnie chcę szczególnie podziękować Starostwu Powiatowemu, ponieważ udzielił nam bardzo wszechstronnej pomocy. W naszych działaniach jako organizacji pozarządowej ja to zawsze na to patrzę, że nie liczy się tylko wsparcie finansowe, ale także wsparcie merytoryczne. I w przypadku Starostwa Powiatowego ono jest dla nas dużo bardziej cenne, ponieważ możliwości działania takiego ponadlokalnego powiatu bielskiego pozwalają nam dotrzeć i do nowych partnerów, i do nowych organizacji pozarządowych, a także te nasze działania, które robiliśmy na terenie gminy Wisznice, multiplikować w innych samorządach powiatu bielskiego. I tutaj właśnie na ręce pani dyrektor chciałbym właśnie całemu zarządowi i władzom powiatu bielskiego serdecznie podziękować i poprosić o parę słów właśnie na ten temat. Szanowni Państwo, jako przedstawiciel starostwa, przedstawiciel pana starosty w tym wypadku, chciałabym również podziękować panu przewodniczącemu za to, że mogliśmy pomóc, że możemy wziąć udział również w działaniach takiego stowarzyszenia jak Razem dla Wisznic, tak? I tutaj my jako starostwo możemy wspomagać, tak jak już było powiedziane, tą organizację merytorycznie i organizacyjnie. Ale dla nas jest to bardzo ważne, ważne chociażby z tego punktu widzenia, że no, wspomagamy naszych uczniów, naszych absolwentów. Cieszymy się, że bierze się pod uwagę nie tylko wyniki w nauce, ale tak jak powiedział pan przewodniczący, działalność na rzecz środowiska, na rzecz naszych małych ojczyzn. I również to, co było powiedziane, to działanie na rzecz młodzieży, na rzecz oświaty przynosi zyski niestety nie od razu, no ale tu kończąc słowami klasyka, takie będą Rzeczpospolite, tak? Więc cieszymy się, że takie działanie jest, będziemy współpracować i zrobimy wszystko, żeby tych stypendiów było jak najwięcej. W tamtym roku przyznaliśmy tych stypendiów w pierwszej edycji w tych 3 gminach 5, a w tym roku w 9 przyznajemy już 12, więc to pokazuje, że z roku na rok chcemy się rozrastać. Natomiast przez 10 lat, ponieważ ten program jest realizowany od ponad 10 lat, to było przynajmniej kilkadziesiąt osób, bo oczywiście program był z 2-letnią przerwą realizowany, natomiast przez te 10 edycji to było kilkadziesiąt osób, od 3 do 8 osób w zależności od roku, od wyników maturzystów, od też możliwości
finansowych naszych sponsorów. Natomiast to, co chciałem szczególnie podkreślić i co nas motywuje do tego, żeby ten program realizować. Tak naprawdę my mamy kontakt z tymi stypendystami z pierwszych edycji. Oni już mają stabilną pracę zawodową, oni już działają dobrze na rynku pracy i są przede wszystkim bardzo wdzięczni za tą pomoc, którą otrzymali w trudnym dla nich okresie, bo my zawsze, ja i też z własnego doświadczenia pamiętam, że ten właśnie okres, jak się idzie z liceum, że tak powiem spod skrzydeł rodziców w całkiem obce środowisko, jest najtrudniejszy i pod względem właśnie takim, jeżeli chodzi emocjonalnym, ale też finansowym. Zawsze właśnie dla rodziny ten okres najtrudniej udźwignąć, bo już w kolejnych latach oni czy podejmują pracę dodatkową, czy dostają stypendium naukowe, ale ten pierwszy okres jest taki właśnie najtrudniejszy. Oni wtedy już nie mogą korzystać z 500+, bo wiadomo, mają więcej niż 18 lat. Są poza, że tak powiem, wsparciem rodziców i te stypendium często dawały im możliwość swobodnego kształcenia się, rozwijania swoich zainteresowań i tak jak tutaj właśnie rozmawialiśmy, oni często pracują teraz w organizacjach też pozarządowych, w administracji państwowej, w wielu ciekawych miejscach i oni pamiętają o gminie Wisznice, o środowisku lokalnym. Oni też często wychodzą naprzeciw ze swoimi pomysłami, bo pamiętają, że kiedyś od kogoś dostali to wsparcie i pragną się odwdzięczyć. Ja z własnego doświadczenia pamiętam, że też jak zaczynam na studia swoje, też do mnie wyciągnięto rękę i też osoby, które chciały we mnie zainwestować, zawsze powtarzały to, że one nie oczekują tego, że ja im się odwdzięczę, tylko że odwdzięczę się kolejnym młodym osobom, które będą potrzebować wsparcia i to cały czas nas motywuje do tworzenia kolejnych edycji tego programu. A tak jak powiedziałem, to też jest wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych, pokazanie im możliwości pozyskania środków i wspierania nowych, ciekawych inicjatyw.